Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. 9:15, dokładnie za 10 sekund, ale Jarek Adamek jest już w studio i jest gotowy odbierać państwa telefony. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Dzień dobry, Patrycja. Dzień dobry państwu. 7 grudnia i nasz numer 65 529 5529. Czekamy na to, co tam u państwa dzisiaj przy tym niezwykle pięknym, szaro-burym, mokrym, paskudnym dniu słychać. Czekamy i oczywiście będziemy się cieszyć, jak sobie porozmawiamy. Ostatnio, wczoraj, dużo było tematów związanych z latarniami. Wysłana lista do Urzędu Miasta. Mam nadzieję, że te latarnie będą sukcesywnie naprawiane i będziemy państwu wdzięczni, jeżeli nam będziecie dzwonić i mówić, że świecą, bo wtedy oczywiście będziemy dziękować za to, że naprawiono te miejsca. 65 529 5529. Czekamy sobie na to, co dzisiaj będzie u państwa tematem wiodącym w państwa przemyśleniach, w państwa obserwacjach. I mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy można wrócić do meczu Polska-Francja? Można. Można. Więc myśmy tutaj przedyskutowali, wczoraj nie udało się dodzwonić. Trener Michniewicz popełnił jeden błąd, bo powinien wstawić do składu reprezentacji Polski z Francją takiego posła niewielkiego wzrostu. On wszystko wie najlepiej. I no oczywiście nie główkowałby, bo brzuch i wzrost by mu przeszkadzał. To czym, powie, czym by wbił tę bramkę w takim razie? Tak, ale tym swoim uśmiechem, on by Francuzów rozbroił. Jak to się mówi? Rozbroił, proszę państwa. To tam... No nie wyślemy mu kwiatów i motyli. Nie? No bo nie grał, no jakby grał. No bo nie grał, no szkoda, że nie grał. On by może nawet i piłki nie kopnął, ale i myśmy wygrali z Francją. Pozdrawiam serdecznie Elkę i kibiców z całego grona tu naszych. No to był jedyny nasz błąd. Tego człowieka zabrakło z tym niskim wzrostem. To zwykły poseł, ale on by tam... Mówi pan. Tajna tak wiem. Mówię. Ale dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Gruba rozkmina wczoraj szła z kolegami. Widzę, jak tutaj koncepcja szkoleniowa. Jak tylko będziemy mieli okazję z kimś z PZPN-u się spotkać, to przekażemy te sugestie przed następnymi mistrzostwami Europy tym razem. 65 529 5529. Można oczywiście w tematach mundialowych, można w innych. Odbieramy. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja mam takie nietypowe pytanie. To jest Radio Elka? Tak. Czy w Leśnie jest też prowadzona akcja z kamerą termowizyjną odnośnie termoizolacji budynków? Taka w sensie miejska akcja samorządowa, tak? Tak, tak. To nie. W niektórych miastach słyszałem, że coś takiego jest. Jako żywo nie słyszałem, natomiast wiem, że są w Lesznie firmy, które się tym zajmują. W sensie można sobie taką firmę zatrudnić. Bezpośrednio do firmy i indywidualnie. Tak, tak, tak. I wtedy zaprosić sobie specjalistę z tą kamerą, który znajdzie te miejsca, którędy ciepło z domu ucieka, nie? Mówię, nie słyszałem, żeby miasto robiło, zresztą pewnie gdyby miasto robiło, no to pewnie robiłoby w swoich budynkach komunalnych, a już niekoniecznie na prywatnych obiektach. Ale są, wiem, że są w Lesznie takie firmy, które się tym zajmują. Jeden to zresztą... To spróbuję poszukać. Tak, licznie, dziękuję. Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jedną firmę nawet mój kolega ma
kiedyś właśnie demonstrował mi możliwości tej kamery. Rzeczywiście niesamowita rzecz. I kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Mam taką sprawę. Tu można powiedzieć, od marca 2020 roku tutaj mieliśmy tutaj tajemniczego wirusa. Mhm. No i teraz już tutaj medialnie, tak można powiedzieć, że trochę osłab. Mhm. No ale są niektórzy jeszcze, że jak to się mówi, go promują. No i mam taką tylko sprawę, bo tu można by to dyskutować przez parę programów o tym. Pewnie tak. Ale bo tutaj odnośnie tych nieszczęsnych masek, czy nie wiem, chciałbym znaleźć ludzi, którzy mi udowodnią, że one były potrzebne, albo one coś wniosły. Chyba poza tym, że to był element tresury dla ludzi, bo nic chyba więcej. Tym bardziej my jako ludzie, czy ogólnie wszystkie ssaki, jesteśmy aerobami, czyli potrzebujemy powietrza do swojego funkcjonowania. Mhm. A tutaj no niestety było to zaburzone i jeszcze wiele ludzi miało z tego powodu problemy. Nawet jeszcze niektórzy są tam ciągani. Mhm. Oczywiście niektóre sprawy są na ich korzyść, niektóre muszą się, jak to się mówi, się trochę pogimnastykować, żeby coś osiągnąć, no ale no nie wiem. No w każdym razie jeszcze następna rzecz odnośnie tego, te wszystkie właśnie ile tych masek różnych lądowało gdzieś na ulicach czy na chodnikach, czy tam w rowach różnych. No wie pan, to, że ludzie tak śmiecą, to akurat jak ktoś uważa, że śmieci, bo nie wiem, bo maseczka to jest coś innego niż papier, to nie, to ja akurat się nie zgadzam. No. Każdy śmieć ląduje w miejscu do niego przeznaczonym. No, dokładnie, tylko że tutaj się robiło otoczkę, że to wszystko i zmieniać. Ja wiem, że niektórzy to, jak to się mówi, wykorzystywali tam w różny sposób, regenerowali i wykorzystywali to tam nawet, jak mówisz, przez kilka miesięcy. Tak, znam ludzi, którzy od momentu wprowadzenia obowiązku maseczki w tej samej maseczce chodzili. Tak jest. No ale to taka wielkopolska oszczędność. Tak, wcześniej tutaj różne przyubice rozmaite, szycia, nie szycia, później się okazywało, że to wszystko jest BB, bo nie spełnia jakichś standardów, a tu oczywiście wielki ptak później po Wielkanocy przywiózł transport z kraju środka. Już nie ma tego. I oczywiście już tego wielkiego ptaka podobno nie ma. Niestety nie ma. Bo mu się krzywda Rosjanie zrobiła. Rosjanie go spalili właśnie, niestety. Tak, i to takie no jest właśnie. I to nawet tutaj mój przedmówca chyba wspomniał o tych piłkarzach i nawet ci piłkarze też to lansowali tutaj. Dobrze. Przenoszenie. Czyli tak? Tu jest rzucone pytanie przez pana słuchacza, jeżeli tak, ktoś chciałby się tak wdać jest z panem słuchaczem w polemikę, tak, no i wykazać przydatność maseczek, to zapraszam, żeby zadzwonić. Tak, oczywiście gdzieś w jakichś sytuacjach jak najbardziej tam gdzieś wiadomo, że tak jak i w niektórych firmach, czy tam na stanowiskach pracy, no to jakieś trzeba mieć środki ochronne czy coś, no ale tutaj no czasami właśnie ktoś szedł ulicą, a tu go niektórzy atakowali, że, tak że dlaczego nie ma założono. Dziękuję, pięknie, pozdrawiam, miłego dnia. Oczywiście, szanowni państwo, jedno jest pewne, będziecie wnukom o tym opowiadać, jak to było, a oni będą patrzeć wielkimi oczami. Tak jak my opowiadamy wnukom o kolejkach, zapisach na mięso i tak dalej. Odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie Jarku, i ja kolejny raz z takim apelem, chyba że pan coś już wie, temat poruszany parę razy już na antenie Radialka, mianowicie zjazd z Ronda Gronowo w kierunku tutaj tego wiaduktu, tam w kierunku na Euroline. No, wczoraj godzina 15, jedzie sobie kierowca, on musi skręcić w lewo tam na tą restaurację i ten blokuje cały ruch, stoją tiry na rondzie, wszystko stoi, bo on tam musi skręcić. No i sznur samochodów oczywiście na tym przeciwległym pasie, który chce się dostać na rondo. Temat już ruszany kilka razy, no wystarczyłoby jakąś szykanę postawić, która po prostu by zagrodziła, no bo nie wiem, leszczyniacy chyba nie wiedzą, co to są znaki poziome. Dobrze, no temat zgłaszany, natomiast no pytanie, czy można
czy miasto może po prostu uniemożliwić wjazd, bo tam już jest pewnie prywatny teren. Ale nie rozumiemy. Wiem, że chodzi o zjazd do restauracji. Ale nie ma żadnej szykany postawić na tym, żeby nie zjeżdżać do tego, tylko szykanę, jak jest ten trójkąt, jak gdyby od ronda, tak? Jest pas zjeżdżający i zjeżdżający, to tam wystarczy, bo tam jest taki zakreskowany teren, tak? Tylko niektórzy kierowcy po prostu nie wiedzą do tego, do czego to służy i przejeżdżają przez to. Wystarczy tam postawić szykanę, żeby on nie przejechał, on będzie wtedy wiedział, że tam nie może wjechać. Bo ludzie nie wiedzą, że jak jest ciągła linia, to się nie przejeżdża. Ja tak wnioskuję z tego. Druga sprawa, powiem panu tak, panie redaktorze, że tak panowie w białych czapeczkach, zamiast łapać ludzi na właśnie na tym wiadukcie tam, gdzie wiadomo, że człowiek bierze na ten wiadukt, no i rzadko się zdarza, żeby mieć 50, z reguły się ma 60 tam, bardzo łatwo kogoś złapać, to tutaj mieliby, po 10 minut mogliby po prostu, taryfikator by tylko by bloszek leciał. I mogliby pisać. Podsuwamy tę radę Komendzie Miejskiej Policji teren łowiecki, czyli właśnie ciągła linia, którą, jak pan mówi, przekraczają. Tu się tylko schować tam lekko przy tej restauracji, żeby ich nie było widać i tylko kroić. Stanąć tam właśnie w tym wjeździe i to też będzie pewnie działać. Cześć wiosną. No nie, bo wie pan, wjazd jest wjazdem i ludzie, którzy jadą od strony Wilkowic, mają tego, prawo. Mają prawo skręcić w prawo. Oni nie blokują żadnego ruchu, niczego. Dobra. Ale ktoś sobie jedzie i on musi skręcić, on nie może przejechać przez rondo w kierunku na Poznań i sobie tam ładnie zjechać. Jest specjalny pas wydzielony do tego. Nie, on musi tutaj zjechać i zablokować, mało tego. To stwarza zagrożenie ruchu, no bo to blokuje rondo całe, to główne rondo w Lesznie, można powiedzieć, które się wiecznie blokuje. Tak, które jest bardzo ruchliwe. Dobra, czyli może to właśnie, żeby jakąś barierę na rozdzieleniu... Po prostu szykanę tutaj na tym, nie zagradzać, wiadomo, to jest prywatny teren, więc nie można nikomu prywatnego terenu grodzić, ale szykanę postawić na pasie rozdzielającym, żeby już każdy, naprawdę to te prawo jazdy, nie wiem, czy dostał, czy wygrał na loterii, czy załapił sobie jakoś, że nie wie, że tam nie wolno przejeżdżać przez linię ciągłą. Dobra. Wiemy, o co chodzi. Dziękuję bardzo. Spróbujemy taki wniosek postawić. Mam nadzieję, że to nie zagrozi w żaden sposób bezpieczeństwu. No, na logikę niekoniecznie wystarczy po prostu nie przejeżdżać. Mamy telefon kolejny. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj Sołtys Zaborowic. O, witamy panie Sołtysie. To drzewo, ja tylko przypomnę, był zgłoszony temat drzewa, które tam może zagrażać bezpieczeństwu. Pan Sołtys się zobowiązał, że sprawdzi i... I powiem panu tak, sprawa została zgłoszona do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Drzewo będzie przejrzane, jeśli będzie nadawało się do wycinki, będzie wycięte. Także myślę, że w najbliższym czasie, jak nie w tym roku, to w przyszłym roku będzie ta sprawa załatwiona. Super, panie Sołtysie, dziękujemy bardzo. Jakby tam się coś pojawiło, jakaś opinia albo jakaś decyzja, to będziemy wdzięczni za sygnał. Nie ma sprawy, pozdrawiam. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy serdecznie z Zaborowice. Fajnego Sołtysa macie, który od razu się zajął sprawą zgłoszoną przez mieszkańca. Chodziło właśnie o takie drzewo stare, rozłożyste. Kto nas nie słuchał, to tak właśnie przybliżam ten temat. 65 529 5529, czekamy na kolejne telefony. Już ktoś jest. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Witamy. Panią Patrycję chciałbym pozdrowić na początku. Dziękuję bardzo. A tak odnośnie tego pana z tymi maseczkami, nie? To ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek miał chorobę jelitową w pandemii. A. Super, działało. Okej, argument jest. Czyli te takie jelitóweczki, które się przenoszą też drogą powietrzną, to mówi pan, że uszczegło pana. Dziękuję bardzo. No, jelitóweczka to paskustwo straszne. Kto miał, ten wie. 65 529 5529, mamy jeszcze minutę do przerwy, więc odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja do tego pana, co mówił o tej linii ciągłej. Wie pan co, ja jeżdżę bardzo dużo po kraju. Najgorsi kierowcy to właśnie są z rejestracjami leszczyńską. Mnie uczył wykładowca taki z Leszczą, napierała. On mnie nauczył, co ma robić linia ciągła. Linii ciągła się nie przekracza. A oni nie patrzą. Na przykład wczoraj jadąc z Kościana w stronę Gostynia,
to linia ciągła w Racocie jest jakieś więcej jak 200 metrów. Wie pan, ile samochodów z Leszczyńską Restatem łamało? To się w głowie nie mieści. Spieszyli się po prostu. Ja nie wiem, na co się spieszą, na drugi świat? No, trochę. Albo innych użytkowników na drugi świat chcą wysłać. No, i to nie jest, że to młody. Starsze osoby. Dobrze. Dziękujemy panu bardzo za te obserwacje. Chociaż zaraz nam się może zacząć festiwal, które te rejestracje najgorzej jeżdżą. Ale może to po przerwie. Może to po przerwie, bo na razie troszkę posłuchajcie sobie, cóż tam nasze zaprzyjaźnione firmy oferują. Po przerwie wracamy z audycją Jarka Adamka. Halo Jarku. I wracamy z naszym telefonem do państwa dyspozycji 65 529 5529. Jak na razie dużo państwa takich obserwacji bardziej ogólnych, bo i rozmawialiśmy sobie o meczu Polski z Francją. Już dawno temu się ten mecz odbył i rozmawialiśmy o maseczkach i rozmawialiśmy o tym, jak którzy kierowcy się zachowują. Zobaczymy, co dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana, ja chciałbym się odnieść do tego osobnika, co tu opowiadał o tym meczu Polska-Francja. Aha. Nie, tam takie śmiechy, chichy robił. Ja bym go wysłał na Ukrainę, bo pewnie praktykę, na pewno praktykę w walce ma, bo pewnie należał do tej formacji, że tam zęby wydijali, paznokcie ściągali. Nie? Złośliwi. No, niekiedy tam powalczy już, a nie własnuje. Dziękuję bardzo, czyli tutaj pan stwierdził, że temat jest poważny i nie ma co z niego żartować. No, niektórzy nawet powiedzą, że temat meczu Polska-Francja jest tematem smutnym nawet. 65 529 5529, a pomyślcie sobie, co się dzieje w Hiszpanii dzisiaj po tych karnych, nieszczęsnych. No, tam to dopiero w radiach pewnie się gotuje. 65 529 5529. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Dzwońcie, co tam jeszcze u was, co tam jeszcze doskwiera, co tam jeszcze mąci umysł albo spać nie daje, to powiedzcie, to od razu będzie wam lepiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie węgla dzwonię. Wszystkie tematy, a pytam o węgiel po 2000 rządowy. A gdzie chciałaby pani ów węgiel ujrzeć? MPC-ów. Nie ma w MPC-u? Prezesa Rzeźniczaka. Nie ma? Na razie nic. Nie, no miał być, tylko pewnie... Miał być, ale jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma właśnie. A to zapytamy. I pytamy o węgielek, bo jest taka pogoda w miarę, że można przywieźć. Ten za 2000, ale wiem, że po prostu miał być sprzedawany ten węgiel, który ta firma oferuje za 2000. Oferowała, wie pan co, oferowała ten po 2550. Ale to później był, ale miał ten rządowy przyjechać. Ale nie, ja nie wiem, bo czy pani słyszała, być może jest coś nieaktualne już. Natomiast pod koniec listopada poruszaliśmy ten temat i pan prezes Rzeźniczak powiedział, że za 2000 będzie sprzedawany węgiel tej firmy, że po prostu firma schodzi z ceną, bo nie może się doprosić rządowego węgla od spółek Skarbu Państwa. W związku z tym tak miało być, że na razie będą sprzedawać tej firmy z Rybnika, która dotąd sprzedawała za 2,5. Tak? Później jak przyjedzie ten węgiel rządowy, no to ta firma się tam odbierze sobie ten węgiel. Proszę, w sensie takim. Więc proszę sprawdzić, czy jest. Ja swoją drogą też sprawdzę, czy albo państwo mi powiedzcie, czy on jest, czy państwo, nie wiem, wczoraj i przedwczoraj ostatnio kupowaliście, czy rzeczywiście można ten węgiel kupić, bo wiem, że pod koniec listopada podawaliśmy takie informacje, że od 1 grudnia ma być sprzedawany węgiel za 2000, chociaż nie będzie to ten węgiel rządowy, jak to ładnie pani powiedziała, tylko po prostu ta firma obniża cenę, a później sobie to rozliczy już z tym rządowym, jak już wreszcie się znajdzie. Także dziękuję pani bardzo, ale a swoją drogą, jeżeli ktoś z państwa kupował wczoraj, przedwczoraj, to niech da znać, czy rzeczywiście tak się dzieje, jak pan prezes zapowiadał. Dziękuję, miłego dnia. 65 529 5529. Mamy jeszcze 8 minut audycji, więc śmiało proszę zadzwonić. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, ja w sprawie tego węgla. Tak? Mąż właśnie wczoraj kupował. Jest węgiel za 1950 zł. W MPC-u. Tak, na zamówienie złożył. Dostawa będzie w styczniu. Aha, a do stycznia jakoś tam państwo wytrzymacie. No oczywiście, super, musimy. Super. Ale jest. Dziękuję bardzo, dziękuję za to wyjaśnienie. Czyli panie słuchaczce z poprzedniego telefonu, potwierdzamy, że rzeczywiście węgiel za 2000
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lesznie jest do nabycia, chociaż tak jak mówiła pani słuchaczka przed chwilą, trzeba chwilę na niego poczekać. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Witamy. Dzwonię. Jestem zbulwersowany działaniami policji naszej leszczyńskiej. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj przed godziną 6, było to za 26 rano, zakorkowali całe rondo Gronowo, ulicę Poznańską, ulicę Gronowską i ulicę Piłsudskiego aż do Obi. Badali na trzeźwość kierowcom, co jest słuszne, ale za 15.06, kiedy setki samochodów jadą do Euroline'u i Eurokomfortu, to chyba trochę przesadzili. Ludzie pospóźniali się do pracy, czas ten muszą odrobić, bo tak to w tych zakładach się dzieje. No myślę, że policja troszeczkę bez namysłu tą akcję przeprowadziła, zatrzymując setki samochodów na 15 minut, 10 czy 5 nawet przed godziną 6 rano. Tylko tyle. Takie zastrzeżenia na działalność naszej policji leszyńskiej. Uważam działania słuszne, ale nie w tych godzinach, kiedy setki samochodów jadą do pracy. Okej, dziękujemy bardzo. Jeżeli nas słucha Komenda Miejska, a pewnie nas słucha, to ten komentarz pana słuchacza oczywiście przekazujemy. Co tu było wczoraj? Mikołaja. Może niektórzy pod poduszkę dostali od Mikołaja flaszkę i dlatego to sprawdzanie trzeźwości było. 65 529 5529. Swoją drogą zapytamy, jak tam wyniki tego sprawdzania, czyli czy rzeczywiście jacyś kierowcy zlekceważyli sobie przepisy, prawo. 65 529 5529. Co tam jeszcze u państwa? Halo? Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. I z mojej strony takie zastrzeżenie tutaj do tego pana rozmówcy, co przede mną rozmawiał, to kiedy będziemy sprawdzać tych kierowców, jak będą wracali z pracy, będą szczęśliwi? Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No, bądź tu człowieku mądry, tak żeby wilk był syty i owca cała. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię w takiej sprawie. Ostatnio tutaj na zarenach Leszna i okolic dosyć dużo zbiórek jest przeprowadzanych na Tosieniszczyk z okolic Rawicza. Z tego, co widziałam, na Sie Pomaga już jest kwota ponad 110% zebrana potrzebnej kwoty. Tak, a nadal trwają akcje, a przecież w naszym rejonie są inne dzieci i może warto by te akcje już przełożyć na te kolejne dzieci. Z tego, co widziałam, jakieś okolic Gostynia, tam dziecko też potrzebuje takiej pomocy, to może zamiast skupiać się na jednej medialnej sprawie, nagłośnić inne. Dobrze. No, czy w sensie polecamy tę uwagę organizatorom wszelkiego rodzaju akcji charytatywnych. Chociaż mówię, to pewnie czasem jest tak, że ta akcja już jest tam planowana od 3 miesięcy. No i tam teraz jest pytanie, czy tak zmienić na ostatnią chwilę ten cel. Ale dziękujemy pani za tę informację, że udało się uzbierać na tę dziewczynkę tę kwotę, która była potrzebna. To zawsze jest bardzo krzepiąca taka informacja i przywraca wiarę w ludzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Chciałbym pogratulować panom policjantom. Super akcja i tak powinno być zawsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy ja tylko mam nadzieję, że pracodawcy są wyrozumiali w takich sytuacjach i jak im nagle przecież przyjeżdża 10-20 pracowników i wszyscy mówią, no spóźniliśmy się szefie, bo była akcja, no to raczej nie powinien robić z tego powodu problemu i tam nie kazać im odpracowywać Bóg wie jak długo, tylko no po prostu kiwnąć głową i cieszyć się, że pracownicy są bezpieczni. Czy mamy telefon? Tak, mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, dzień dobry panu, pani Anecie, bo chyba też tam się siedzi. To pani Patrycja akurat, ale równie ujocza. Słuchamy. Dobrze. Proszę pana, tu pani dzwoniła w sprawie tej akcji charytatywnej dla tej małej Tosi, nie? Aha. No niech ona nie będzie dziwna, bo ci rodzice tyle, ile będą potrzebowali, a jak ktoś dostanie, to jest wszystko pod kontrolą, to dostanie inne dziecko, a może jeszcze będzie potrzeba na rehabilitację. No tak się Rawić zdjął i w ogóle ościenne tam te miasta, że naprawdę to jest cudowna akcja.
ale ci rodzice nie wezmą tych pieniędzy tak, żeby przetrafić, czy przepić, oczywiście, czy wyjechać, no tylko na pewno będzie coś wykorzystane albo na dalszą rehabilitację, albo na inne dziecko, no przecież to jasne. Nie jest takie... Nie, no, znaczy nie kłóćmy się, kochani, bo mówię, fajnie, że była kwota założona, została osiągnięta, potrzeb jest cała masa, dlatego no nawet tak, sugerujemy... Dalej zbiórka trwa tak. I na pewno te pieniążki będą wykorzystane, jak nie dla innego dziecka, to na rehabilitację tej osi może będzie trzeba, także, że naprawdę a ludziom... ta akcja trwa, nie butujmy ludzi. Tak, a ludziom z Rawickiego oczywiście gratulujemy, jesteście fantastyczni, no. Że zorganizowaliście tak fantastyczne działania. Nie butujmy ludzi, nie tego, nie róbmy zamieszania, nie ta akcja trwa, bo te pieniążki są pod kontrolą i na pewno nie będą wykorzystane. Jak nie dla kosi, to może potem dla innego dziecka, także tak jest. Naprawdę. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie, a mówię, mieć takich sąsiadów, którzy właśnie zbiorą, zorganizują, to jest skarb prawdziwy. 65 529 5529, powolutku dopływamy już do portu, na razie jesteśmy tak na wysokości falochronu, ale zobaczymy. Dzień dobry. Proszę ściszyć radio i rozmawiamy. Halo? No nie porozmawiamy. Drodzy Państwo, po raz kolejny przypominam, jeżeli do nas dzwonicie, ściszajcie radio i słyszymy się w słuchawce telefonu i wtedy nie ma tych właśnie takich przerw, bo Państwo nie wiecie, czy już jesteście na antenie, czy jeszcze nie. Jeżeli słyszycie mnie w słuchawce telefonu, to znaczy, że jesteście na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pana, ja dzwonię w sprawie ulicy Iwana Kryłowa i Wesołej. Nie? To jest taka, te wąskie uliczki, ale te pobocza, to takie dziury są na tych poboczu. Jakby tam przywieźli trochę jakiegoś żwiru czy gruzu na te pobocza, to bo tam wyminąć też ciężka sprawa, żeby się wyminąć samochodem, wiadomo, to wąskie te uliczki, te straszne dziury są na tych poboczach. Kryłowa, Wesoła, czyli Zaborowo. Dobrze, poprosimy o wyrównanie poboczy, chociaż nie wiem, czy jeszcze w tym sezonie, czy już na wiosnę, bo teraz to pewnie śniegi już powoli nas czekają. Ale okej, zgłaszamy. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo Państwu za dzisiejsze wydanie, bardzo dynamiczne. Słyszymy się jutro o 9.15. Miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.